może wiem, że proszenie ciebie o rzeczy w grze wideo to troszeczkę głupota, ale ej, serio, jakbyś mógł sprawić, że na końcu tego lochu, na samej jego najniższej warstwie znajdę przedmiot, który ulepszy moją kuźnię, to byłoby naprawdę spoko. Byłbym wdzięczny. Dobra, a tak serio to... witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Bloodborne. Loch Ptumerów. Czy Ptumerów? Mi się z Dunmerami kojarzą z Elder Scrollsów. Kolejna warstwa. I wszystkie drzwi trzeba podnosić się o mięśni. Dobrze, że nie muszę maszować przycisków. Dobra, jest pochodnia. Nasza najlepsza przyjaciółka w ciemnych lochach. I kolejna latarnia. Czy lampa. No teraz to wróć do snu tropiciela nawet, a nie kurde. Lampa, latarnia czy kandelabr. No dobra, chyba już teraz podniosą delikatnie poprzeczkę. Aha, i te drzwi jakby coś się otworzą, kiedy pociągnę za wajchę, tak? No właśnie, zablokowane przez urządzenie, no to okej. Okay. To już zlokalizowaliśmy, teraz tylko utłuc wszystkich dookoła i znaleźć wajchę. Tylko właśnie, czy to już nie jest czas, żeby włączyć sobie halabardę zamiast toporu? No pociski mam jakby co, tylko po co? Jak w dalszym ciągu z nich nie korzystam. No co, jak dobrze mi idzie bez nich, no to po co dodawać? No chyba, że szłoby mi jeszcze lepiej. No ale nie, no wy, to cały ten loch będzie wypełniony tylko wami? Ej, kurde. No to biegniemy sprintem. O nie, sorry, jest ktoś inny. No ale i tak, dwa cięcia tylko. I out. KO. Takie definitywne. Oj, no. Miałeś przedmiot jakiś? No gdzie spadły twoje zwłoki? Nie, serio, jestem ciekaw. Nie, no dobra. Ja i tak tam pewnie jeszcze zabłądzę. Ej, kurde! To za dużo zabrało jak na twoje gabaryty. No okej, okay, dobra. Nie będę używał fiolki. Tylko 12 mi ich zostało. A, bo to już chyba wyższy level. Nie, ale ten typowo zniknął. No, on spadł pod ziemię. Zapadł się, autentycznie się zapadł pod ziemię, chyba ze wstydu. No nie, ale tu już była idealna okazja na zmianę. No, ale może to było lepiej zrobić. Nie, fajnie, że to jest po prostu jeden przycisk, kurde. Nie widziałem go kompletnie. Ale patrzcie, ilu ja ich zabijam, a jak mało tętnień. A na granicy koszmaru to już 20 klocków bym miał w tym momencie, abym tyle potworków zabił. No są mają różne wartości po prostu. Nikt nie jest równy, się okazuje. O, gdzie dalej, gdzie dalej? Może do ciebie. Dobra. Tędy weszliśmy, prawda? Choć kurde, szczerze? No właśnie, nie sądzę. Okej, ten zmasowany atak mołotowami. O kurde, dobra. Tą panią najpierw. Ona się tutaj bawi w sumonerkę, przyzywaczkę. I to właśnie przez nią tutaj cały czas jest napór kościotrupów. To jest zarąbiście wielka trumna. Więc może będzie zarąbiście wielki zombiak. Gdzieś tam niżej. No taki, z takim już walczyliśmy chyba kiedyś, nie? Nie, sorry. Z podobnym kolesiem, ale nie miał maczugi. Ale tu nic nie ma na pewno? Ej, symbole się różnią. Bo to chyba są nagrobki zresztą. Ale dobra, no to tak. O! Ej, to był dobry początek, tego się nie spodziewałem. No zaskoczyłeś mnie. A zaskoczenie to połowa sukcesu. Drugą połową jest bardzo długi pasek zdrowia. I unikanie spotkań z takimi koksami jak ja. Znowu krew rytualna. A, i już wajcha. Czyli to był taki mini boss tego obszaru. Odblokowany kolejny poziom. Gdzieś otwarły się drzwi. Cholera, otwarły. Nie, muszę to później sprawdzić, to jest na pewno błędna forma. Bo teraz mogę się po prostu śmiać, a mogłem się śmiać ze swojej niewiedzy. Bo na przykład może się okazać, że obie są poprawne. Nie, ale dobra, opłaca się jeszcze zwiedzać ten loch do końca. Tam na pewno są jeszcze jakieś odnogi, które pominąłem. Nie, chyba nie. Nie tutaj. Tu, właśnie. No i to są otwarte drzwi, tak? Po prostu zapaliło się obok nich światełko.
Chyba. O ile wcześniej nie było zapalone, bo nie zwróciłem uwagi. No ale kolejna warstwa, więc polecimy jak burza, naprawdę. Teraz już kumam zasadę. A, tutaj boss będzie. Kurde, trzech! No dobra, to zacznijmy od fiolki. Gdzie jesteście? Bezlitośni strażnicy. No to trzeba szybko jednego zabić. O kurde, dobra. Albo nie dać się zabić jednemu. A drugi tam czymś próbuje strzelać chyba z góry. O kurde, ale on ma armatę! Mówię oczywiście o broni, jaką dzierży. Tam pod spodnie mu nie zaglądałem, ale dobra. Trzeba to w ten sposób zrobić. On idzie jako pierwszy na odstrzał. Właśnie przez to, że ma broń palną. No kurde, no właśnie dlatego. Dobra, trzeba do niego się dostać. Ale trzeba tego wyminąć najpierw. No. Jeszcze z jedno. No i pięknie. Jeden dead. Czyli dlatego był ten miniboss wcześniej. Ale też muzyka całkiem fajna. Nie, serio, dobra, odejdę sobie kawałek i posłucham. Wybaczcie, że tak w trakcie walki z dwoma bossami, ale... No i klepnę bez problemu. No ale kurczę, ich kroki, które przeszkadzają, a zresztą... O! Nie, sorry, jednak muzyka znowu wraca. Myślałem, że już przycichła. O kurde, dobra. Sorry. O kurde, sorry! Bez przesady, oj, ale mnie pokarało szybko. To jest Bloodborne, piecho. To jest od From Software, zapomniałeś? Ostrożność zawsze i wszędzie, więc nawet jeszcze tą fioleczkę sobie trzasnę. Jest! Pierwszy. No, ale tego już serio mógłbym sobie polewać nawet chyba. Tak jak tego mini bossa troszeczkę wcześniej. Przed chwileczką. Kielich korzenia. Czyli co? Labirynty składają się z dwóch warstw tylko? Czy w kolejnych będę mógł liczyć na więcej? No dobra, latarnia. Bo to chyba... To jeszcze niekoniecznie jest koniec. Widzę, jest przejście dalej. No albo skrót do samego początku, to nie wiem po co. Miałby być taki tutaj. What? No nie, no winda... Ta również tutaj jest. Nie trzeba używać wajchy. No chyba, że to jest wajcha od totalnie czegoś innego i tak mnie po prostu From Software robi w konia. Ale to by było straszne. Nie no, jest i trzecia warstwa. Nie, myślałem, że kielich będzie na końcu. Ale okazuje się, że nie. Dobra, to zagłębimy się tak daleko, jak tylko uda mi się zmieścić w tym odcinku. Powiadasz, że tu. Mam nadzieję, że otwarte. Ja no nie ma żadnych kurczę na klamkę. Dobra, są szybsi, ale chyba słabsi. Więc tak, tu, ale jednak widzicie, są zapalone. Kurde, to nie wiem, mogli jakoś, nie wiem, zgasić te latarnie. Dopóki nie pociągniemy za wajchę, żeby było wiadomo, że już została pociągnięta. No chyba, że tutaj faktycznie tak małe, wąskie i krótkie są te lochy, że no nie sposób zapomnieć, że się ją pociągnęło. Nie no, ktoś tu się błąkał, no właśnie. Up, up, up. Dobra, jakiś ogień, skądś. O kurde! Skąd to poleciało? Nie, dobra, nie można stać w miejscu. Co to ty? Czymkolwiek jesteś? Ej, nie, dobra, najpierw babkę z dzwonkiem trzeba znaleźć. Chyba tutaj mi się wydaje, że będzie, na górze. Dobra, ale ruchy, ruchy, bo... Raz, że ona chyba gdzieś tutaj jest faktycznie, a dwa... Jak zaraz dostanę tą rakietę, czy cokolwiek to było... To się osram. Dobra, jak peleton? A jest. Cały czas za mną, cały czas. No to się koleś minęliśmy. Ja prawie dwa razy. Nie, ale dobra, to chyba faktycznie to na dole strzelało. Bo teraz coś nie dostaje tym ogniem. Ale właśnie, skąd oni nadbiegają? Stąd! Czy ona jest gdzieś... No tutaj jest, tu się ukrywa. A kurde. A on nawet nie próbuje walczyć.
Czyli z niej jest jawna summonerka. Dobra, nie, chuj, za dużo. Więc trzeba będzie je sprzedać, jak wrócimy do Snutropiciela. Teraz po prostu te, które zostawiam, których nie mogę podnieść, się marnują. A to ty strzeliłeś! No to pozwól, że ja też. Ej, to niewidzialne monstrum, wyciągnąć tam jakoś. No, wam powiem, no to jest chyba dobry sposób, bo to już jest, jeszcze jest kolej z workiem. Dobra, próbujemy. Gdzie jest mój koktajl? Użyj. Tam to też poleci, no powiedzcie, że tak. Dobra, ej, no nikt tego nie złapał? Zresztą i tak to strzela tak daleko. Może raczej nikogo tam nie wywabię. Nie, ale czemu to nie zadziałało do jasnej cholery w ogóle? Koktajl z dożej krwi rzuć, aby zwabić bestie. Ale bestie, może to nie są bestie wcale. Bo to jest jedyne wytłumaczenie chyba. Albo rzuciłem za daleko. No nie, no ale jeden koło tego przechodził praktycznie. Co jest grane? Ale dobra, takie rzeczy, o, trzeba podnosić. Jest bardzo cenna krew rytualna. No, ale niestety te kule będę musiał zostawić. Nie, no dobra, no pójdziemy dalej, później się tam tym potworkiem zajmę. No nie sądziłem, że tutaj trafię na bestię, której się przestraszę autentycznie. O, i chyba zamknięte będzie. O, a jednak nie! Ej, szczerze? Wyglądałeś tak ładnie, że nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że cię zabiłem. Czyli pewnie co, kule, tak? Tak, aha. Nie, ale to pewnie był wróg, nie? Utwierdźcie mnie w przekonaniu, że to musiał być wróg. Bo nie lubię zabijać NPC-ków. A tutaj się takiego nie spodziewałem. Za nic. Ej, coś mi się nie wydaje, żebyś był sam. Może właśnie jesteś? Bo jesteś jakiś lepszy od innych? Nie, nie jesteś. Chyba, że ci się wydaje, że jest. Kurde, dobra. Ale na szczęście moja pelerynka ma całkiem spoko odporność na ogień. Chyba. Nie, ten sprzęt chyba właśnie nie. Tam nadpalona, osmalona, tamta miała. Bardzo dużo, ale to zresztą i tak bardzo mało mi zabrało. Cholera, dużo kuli. Trzeba będzie to sprzedać. Szybko. Och, kurde! I wróciły jej pułapki, tylko jak ją uruchomiłem? Gdzie jest ta kostka, na którą nadepnąłem? No gdzie? Gdzie się ukryłaś? Czy to tylko jednorazowego użytku? No na pewno gdzieś na linii. Gdzieś tu. No trochę się przestraszyłem, że wchodzę w taką mgłę nagle. Tak z niczego. No po co jest ta mgła tylko w tym narożniku? No przecież tutaj idealnie ktoś mógł się czaić. A nie czai się nikt. Nawet przedmiot. No dobra, jest wajcha, lecimy dalej. Do czwartej warstwy. No tylko po drodze ta bestia niestety może mi... A o! Gdzieś otwarły się drzwi do starego labiryntu. Czy ten fragmencik o starym labiryncie był już wcześniej? Cholera, no będę podnosił wszystkie. O, dawaj na górę. Tu mnie jeszcze nie było. No, byłby ja, jakby okazało się, że może być więcej niż jedna wajcha. Na przykład. Nie, ale serio, jakiś wróg by się przydał tutaj. Bo taki sprincik pod trzy fiolki, no dobra, niby spoko, ale można by to było jakoś urozmaicić. Na przykład jakimś wrogiem. Nie, no dobra, tu nic więcej nie ma, trzeba iść tędy. No duże pomieszczenie, czemu nikt mnie nie próbuje atakować jeszcze? W ogóle zresztą, kurde, trochę głupio, że aż się proszę, żeby ktoś mnie zaatakował. No w Dark Souls taka sytuacja nie miała miejsca nigdy, ale ej, co my tu mamy? Czyżby moja modlitwa została wysłuchana? Pieśń z grobowca, co to jest? Gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Nie tu. Materiał używany w rytuale świętego kielicha. Pieśń pochodząca ze zgniłego ciała i krwi znajdujących się w starym labiryncie.
Dojrzewa i tworzy gigantyczne zarodniki. Cholera, no. Rytuały kielicha. A, no podejrzewam, że nie wszystkie będą za krew rytualną w takim wypadku. Więc jawnie jeszcze zbieractwo się wkrada. Ej, no dobra, ale serio, ten korytarz aż się prosi o jakiegoś dużego zakapiora, no. Może faktycznie to jakiś random jest i nikt tutaj się nie wczytał. Bo trochę wieje pustką. No nie, że nudą, bo zawsze lubię odwiedzać nowe, jeszcze nieznane lokacje, zwłaszcza takie, które mają klimat i są ładne, a ta się do nich zalicza, no ale ej. To po co aż tyle przestrzeni? W ogóle czemu ja się nie... O kurde, dobra. Czemu ja nie idę tędy na przykład? Czy coś mogło leżeć? Ha! A jednak ktoś jest. Się doczekałem. I się przestraszyłem przez to. Ech. Dobra, jakaś pochodnia jeszcze. No i pięknie. Rozwaliłeś to źródło światła. Nawet się nie turlałem, tylko wszedłem w nie. Nie liczyłem, że się przewróci. No, czyli co? Zjazd na dół? Nie muszę nawet zaskakiwać? Takie ułatwienie? No kurde, dobra, skorzystajmy. Bo coś nie chce mi się wierzyć, żeby tutaj coś jeszcze było. A to jest winda. Jak nic. Znana praktyka z innych gier. Od tego studia. Tak, jesteśmy tutaj z powrotem, okej. Tylko... że gdzieś tutaj w pobliżu powinny być jeszcze... no właśnie. Dwie maszkary, które mogą mi tutaj pokrzyżować plany, a mój plan to jest udać się teraz do drzwi. I kolejna warstwa. Dobra, z tobą może być problem. Tak podejrzewam. Ja, to jest chyba owad. Dobra, kule ognia. Dwie. To te filary będą naprawdę miały teraz rację bytu. Przydadzą się. O cholera, dobra. Zasięg też ma duży. I przenika przez ściany. Ale... zmasowany atak działa. Tylko nie wiem, czym to się teraz tam zżygało. Tak właściwie i co to mogło mi zrobić. No ale... tajemna mgła. Trzy razy. Chyba dobra nagroda. Ej, tu też można podjechać sobie. Ale to jest po prostu narożnik tej samej lokacji, tak? Prawda? No mogę się zawsze mylić, więc dlatego tam podjadę. A później będziemy... oj, co za dźwięk? Nie, dokładnie, dobra. To samo. No kolejną pochodnię rozwaliłeś, cieciu, no. A serio, ja tylko w nie wchodzę. Ej, dobra, i teraz szukamy wrót, które otworzyliśmy za pomocą wajchy. Cholera, gdzie one były. Dobra, zdajemy się na moją orientację w terenie. Więc uwaga, uwaga, zaraz zabłądzimy. Nie, nawet jakbym spadł, to raczej nic by mi się nie stało, ale i tak. Trzeba uważać na takie rzeczy. Dobra, jak ta moja orientacja w terenie? Bo wydaje mi się, że idziemy dobrze. Tak jest. Chyba. Nie, no moment. Po drugiej stronie, no właśnie. Ale to musi być, kurde, ciężkie. I tak w sumie nie wiem, czemu po prostu nie mogą się otworzyć. Już kidzę z znikającymi, gasnącymi lampami. Czemu by się nie mogły po prostu otworzyć? Po co jest ta animacja podnoszenia krat? Zresztą dobra, tu też może mogę. Dobra, ale jeszcze tutaj się nie udamy w tą stronę. Najpierw tu. Jeszcze nie jest zbadane do końca. No chyba, że tu będzie boss właśnie. A tak wygląda. Aha. No wielkie wrota, wielki koleś. Wielki adwersarz. Nie. Jednak ta odnoga najpierw. Tu jest tylko drabinka do góry. Cały czas będziemy się obracać w ramach tej samej warstwy. Liczę na jakąś skrzyneczkę. Coś w tym guście. Albo przejście dalej. Ja, no kurde. Czekam, aż popchnie wreszcie jakieś drzwi. Cześć. Jak miło, że tutaj stałeś. A nie, serio. Co to jeszcze mogę spotkać? Przecież wajchę pociągnąłem już. No dobrze, że ci są w swojej gorszej, słabszej formie. Nie, dobra, ej, tak autentycznie. Chyba nowa lokacja. I wreszcie się doprosiłem korytarzy, które mają w sobie przeciwników. A są podobne korytarze w sumie.
Czy ten przedmiot był wart zachodu? Nie, nie był. Nie, serio nie był, ale jest ich kilka. Ale nie są niepilnowane. Dobra, zaraz będziemy mieli 20 tych fiolek, ale moment, moment, moment. Kolejne wrota, no ej, no pogięło was z tymi wrotami teraz? No i tam kolejne? No ta warstwa jest chyba największą ze wszystkich, ale wiemy przecież, że jest jeszcze jedna na pewno. Więc może tamta już będzie ostatnią. Dobra, znowu pieść z grobowca. I jeszcze coś, oczywiście tutaj. No kule żywego srebra. Nie potrzebuję. W sumie, kurde, abym się cofnął ze snu tropiciela. Z powrotem tutaj za chwilę. No, dobra, sprawdźmy jeszcze, co jest tutaj. Po tej stronie. Ale stop, 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 kurde, ja was nie chciałem zostawić tutaj przy życiu. Ale moment, czy ułożenie przeciwników czegoś wam nie przypomina? Co nie jest wajcha, przypadkiem nie. No dobra. No to lecimy dalej. Liczę na jakąś nagrodę za ten objazd. No, trzy fiolki z krwią to nie jest wystarczająca nagroda na pewno. Ej, a też moment, nikt nie powiedział, że to koniec. Jeszcze jest ten zakapior z obrzynem. No ale padnie szybko, jak jest w pojedynkę bez kumpli. No dobra, krew rytualna przyda się, na pewno. W sumie nie na pewno, tak podejrzewam. Ale pewności mieć nie mogę, bo pierwszy raz jej dopiero co użyłem. Otworzyć trumnę. Czyli teraz bawimy się w hienę cmentarną, tak? Co to było? 3-4 porcje krwi rytualnej były tego warte. Zbezcześcić czyjś grób? No chyba nie. Ale to tylko gra i pewnie tam. Inaczej, liczyłem na coś innego niż 4 sztuki krwi rytualnej. No ale cóż, no. Nie można mieć zawsze wszystkich najlepszych przedmiotów. No serio, zejdziemy tam na dół jeszcze, ale tutaj po drabinie. Gdzie jesteś, kochanieńka? Zgubiłem cię. No gdzie ja poleciałem przecież, kurde. Oj, tutaj po prostu są drzwi obok, piechol, obok. Aby na pewno. Tak, no, puf. I to są kule, tak? Dla pewności sprawdzę oczywiście. Nie, fiolki. Jakim cudem to pominąłem? Szlak, dobra. Turlu, turlu, na dół. A mówiłem, że idę tutaj specjalnie po to, żeby z drabiny skorzystać, nie? Kolejne wrota. Nie, chyba komuś się spodobała animacja unoszonych wrót. Nie, serio, za dużo tego trochę. No ale tutaj też mogłem zeskoczyć, prawda? Na dół? Czy nie? Nie, nie mogłem. Czyli ktoś tu może być. Zresztą kogoś słyszę. Ktoś mi tu biegnie. A! Taki jeden leszczyk akurat się pałętał za mną. Czyli co, serio? On tutaj sam biegał sobie? Nic tu więcej nie ma dla mnie. Dla takiego wytrwałego tropiciela, który tak głęboko się zapuścił, mimo że mógł już iść warstwę dalej. No to lipnie. Serio, lipnie. Dobra, trudno. O kurde! O, następna! Gdzieś się uruchomiła. No ale to było niezłe, to było niezłe. Jak to uruchomiłem? Tutaj jest. Jakim cudem pominąłem to wchodząc? Nie mam pojęcia. Ale dobrze, że pominąłem, bym dostał w plecy tą strzałę. A w plecy obrażenia chyba są większe. No przynajmniej powinny być, no sorry. Jak odsłaniasz plecy przeciwnikowi, no to zasługujesz na bycie skarconym. No dobra, skoro to wszystko w tej lokacji, no to kolejna warstwa. Ale ta już chyba, kochani, w następnym odcinku, bo coś podejrzewam, że to będzie ostatnia. Tutaj. Ale moment, czy na pewno? Nie, no sprawdziłem całą odnogę, na pewno chyba. Na pewno chyba, to jest ulubiony mój, kurczę, błąd językowy. Na pewno chyba. Przecież się jedno z drugim wyklucza, no. Taki oksymoron. Dobra, kochani, ale serio, w tym miejscu skończę ten odcinek. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!